Panie profesorze, mówi się, że COVID będzie takim game changerem, jeżeli chodzi o różne branże. Na pewno dotknął gastronomię, na pewno dotknął turystykę, a jak to się ma do logistyki? Takiej logistyki szeroko rozumianej, czyli logistyki w poszczególnych firmach i transportu spedycji. Czy COVID-19 to będzie to wydarzenie, które, mówiąc potocznie, wywróci stolik? Mamy w europejskiej literaturze już kilka pozycji napisanych w trakcie trwania kryzysu wywołanego przez pandemię COVID, w których jednoznacznie formułowana jest opinia, że nic już tak nie będzie, jak było przed tym kryzysem. I to w mojej ocenie dotyczy całego zespołu działań, które nazywamy potocznie sektorami logistyki i mobilności. Bo musimy pamiętać, że właśnie w epoce lockdownu covidowego dostrzegliśmy, jak mało dzieli te dwa odrębne sektory logistyki i mobilności, bo kiedy rozwinął się dynamicznie e-commerce i ludzie zamawiali dostawę do domu lub do skrzynki, no to zmniejszyli promień swojej mobilności. Trochę było to oczywiście wymuszone, ale dostrzegli również konsumenci różne zalety tego rozwiązania i stąd też uważa się, że logistyka ostatniej mili, czyli ta obsługująca bezpośrednio konsumenta, no zmieni się, bo się bardzo rozwinęła i będzie poszukiwała nowych form funkcjonowania. Jednocześnie no, odbywa się to kosztem innych tradycyjnych kanałów dystrybucji, które też były obsługiwane przez logistykę. Więc to są chociażby takie nam najbliższe jako konsumentom przykłady, gdzie widzimy, że proces przemian w trakcie kryzysu covidowego w tych dwóch sektorach zachodzi bardzo szybko. Natomiast również podkreślane jest i również przychylam się do tego poglądu, że nie pojawiło się nic nowego. To przyspieszyło pewne procesy, które były rozpoczęte nawet kilka lat temu. Przecież właśnie paczkomat, czyli nazwa zastrzeżona przez InPost, nie została zastrzeżona w marcu tego roku, no tylko tak. Jest zastrzeżona przez wiele lat. Więc to pokazuje, że branża przewidywała i innowacyjnie podchodziła do wielu rozwiązań. Zresztą w Polsce okazuje się, byliśmy w wielu przypadkach bardziej innowacyjni niż nasze koleżanki i koledzy, mówię o branży nawet w Europie Zachodniej, ja już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie z kolei skrzynka przy drodze stanowej często była tym punktem kontaktowym dla ludzi, którzy mieszkali gdzieś głęboko w interiorze i dojeżdżali do tej drogi stanowej sami. Więc to są różne rozwiązania pochodzące nawet sprzed wielu dziesięcioleci i które się okazały teraz ze swoimi ówczesnymi zaletami, ale jeszcze bardziej. No tak, czyli to wnioskuję z Pana wypowiedzi, że COVID-19 był takim akceleratorem, tak? Przyspieszył te zmiany, które, no, trendy, które już były widoczne wcześniej. No to jest zbyt łagodne określenie, że to jest akcelerator. Bardziej we współczesnym języku byśmy powiedzieli disruptor, ponieważ te procesy nie odbywają się właśnie liniowo. To, co widzieliśmy w rozwoju e-commerce w ostatnich latach, to był stopniowy wzrost ilościowy, rozszerzenie asortymentów, to, co zrobił Amazon, wprowadzając przecież Alexę, czyli osobistego asystenta, komunikowanie głosowe między człowiekiem a urządzeniem. To są wszystko rzeczy, które występowały, ale teraz nastąpiło dramatyczne przyspieszenie. I jak mówimy przyspieszenie, to mamy na myśli coś pozytywnego, ale ponieważ to jest system naczyń połączonych, to u tych, u których jest sukces, to się odbyło kosztem kogoś, i tam wystąpiło ostre hamowanie. I teraz ta disruption to jest właśnie ten problem, że u zasiedziałych podmiotów
nagle okazało się, że się załamuje biznes. Przy czym znowu wejdę na inny obszar, też związany i z mobilnością, i z logistyką, czyli z funkcjonowaniem transportu drogowego, łącznie z motoryzacją indywidualną. Wiedzieliśmy, że coś się musi stać z samochodem, że ten wspaniały pojazd, ponad 100 lat dominujący w systemie mobilności, stoi przed nowymi wyzwaniami. Myśleliśmy, że może go zastąpią jakieś inne rozwiązania, w tym komunikacja publiczna, no ale mamy ten sygnał, że każdy chce jechać ze swoim wirusem w swoim samochodzie. W związku z tym ten pęd do przesiadania się do środków komunikacji publicznej został wyhamowany. Natomiast ta opowieść, że cała Europa stanie się Holandią, gdzie wszyscy jeżdżą na rowerze, no to jest bardzo fajny pomysł, tylko pod warunkiem, że nie pada śnieg i prawda nie wieje za mocno w oczy, żeby mama z dwójką dzieci do przedszkola nie musiała pod wiatr na tym rowerku jechać. Więc to nie jest takie proste i będziemy musieli szukać nowych rozwiązań, takich, których być może dzisiaj sobie nie wyobrażamy, a które były wymyślone w XIX wieku, jak pojawiała się zmechanizowana mobilność, czyli jakieś trójkołowce nowe, czyli stare sprzed 100 lat rozwiązania napędów i tak dalej. Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo, pozdrawiam.